Ja miałem takie poczucie, że zdarzyło się coś bardzo niezwykłego przez fakt, że zrobiłem sobie zwykły spacer, jak za czasów dzieciństwa, kiedy bawiliśmy się w astronautów i zmieniliśmy zasady. Wymyśliłem zupełnie inną zasadę, w której wzięło udział wiele osób i zasady te nie bazowały na lęku, tylko na radości i na uczestnictwie kilku osób. Akurat w Mińsku było ich około 300. I takim działaniem było też zaproszenie Białorusinów na spacer na wschód słońca. Taki pomysł, żeby pójść na wschód słońca z ludźmi, którzy mieszkają w mieście Słońca, bo taka jest druga nazwa Mińska, główną aleją zwaną Prospektem Niezależności, zorganizowaniem tego w czasach, kiedy opowieści o królu Białorusi są takie dosyć mroczne, że ma jakiegoś smoka tam pod tym swoim zamczyskiem i straszy ludzi. Jest groźnie. Jest groźnie, no i nie ma po prostu kogoś, kto by zrobił za Szewczyka dratewkę, a ponieważ ja akurat byłem w tym czasie gotowy do podejmowania wyzwań, wymyśliłem, że pójście na wschód słońca to będzie bardzo piękna przygoda, która wyzwoli przynajmniej na chwilę, na czas spaceru, zaklętych dworzan i podwładnych z tej dosyć tragicznej bajki. Tego zadania, oprócz tego, że wszystkich zachęcił na ten spacer o świcie i zachęcił wszystkich i namówił do założenia skafandrów, sam zaśpiewał piosenkę namawiając do tego spaceru, później poczuł się odpowiedzialny, więc poczułem ja z kolei jako współorganizator, że trzeba to uszanować, że jego niepokój niechaj znajdzie jakąś konsekwencje i uwierzmy mu po prostu. Nie ignorujmy takiego głosu niepokoju, bo tak naprawdę nasz spacer był całkiem wspaniały do tego momentu. I powiedziałem, że jest to głos rozsądku. Ludzie się rozebrali, nieliczni Białorusini powiedzieli, że oni nie czują lęku i w tych złotych skafandrach przeszli jeszcze kilka następnych stacji. My pod ziemiami z grupą przyjaciół, również bioenergoterapeutami z Polski, przejechaliśmy podziemną koleją, wyszliśmy na stacji metra w pobliżu cerkwi, gdzie spotkaliśmy tychże nierozebranych Białorusinów pijących sobie piwo na ławce. To był też miły widok, zobaczyć takich wyluzowanych mieszkańców, zupełnie wbrew opowieściom, które krążyły o Mińsku. Nie byłem, ale wyciągała mnie moja córka, bo ona tam pojechała i chciała bardzo. Myślę, że to też jest jakieś odniesienie. Moja córka, która była w tamtym roku, dużo mi o tym opowiadała i być może dlatego poważnie potraktowałem imprezę, która tak można powiedzieć zawodowo nie jest dość spójna z tym, czym się zajmuję. Ale w tej chwili zupełnie już poważnie patrzę na coś, co przedtem miało dla mnie charakter dużo bardziej rozrywkowy. Myślę, że w kontekście zaproszenia gości i świętowania takich właśnie swawolnych, beztroskich chwil, bardzo pięknie się wpisuje w to, czego sam szukałem.